Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych z CBD micelarnym. Firma Eldex Medical od początku lat 90. zajmuje się produkcją wyrobów zawierających w swoim składzie substancje czynne, potocznie zwane ziołami. Wywodzą się one z publikowanych w książkach receptur ojca Andrzeja Czesława Klimuszko, franciszkanina, który przez dziesiątki lat budował receptury dla osób potrzebujących i w efekcie jego pracy możemy dzisiaj korzystać z kilkuset receptur. My w naszym codziennym, w naszej codziennej sprzedaży korzystamy z ponad 40. Natomiast do zaprezentowania akurat w dzisiejszym czasie pandemicznym mamy kilka produktów, do których gorąco Państwa namawiam. Historycznie rzecz ujmując, zioła w naszym kraju traktowane były po 2010 roku jako leki. Po 2010 roku zmieniło się to moim zdaniem na korzyść, ponieważ szeroka gama produktów zawierających zioła stała się kategorią suplementów diety, umożliwiając budowanie szeregu nowych form i umożliwiając producentom korzystanie z zasobów o wiele większej liczby gatunków niż miało to miejsce wcześniej. Przechodząc do prezentacji produktów idealnych na czas pandemiczny, podzieliłbym je na trzy grupy. Są to pierwsza grupa, taka najważniejsza, czyli wspierająca odporność naszego organizmu, budowana właśnie z ziół i mieszaniny witamin oczywiście naturalnych. Druga grupa to jest preparaty związane z częściowo odpornością, ale poprawiające funkcjonowanie i kondycję naszego krążenia, preparaty przeciwstarzeniowe, mniej się ruszamy, mamy bardziej spowolniony tryb życia niż w czasie przedpandemicznym. W związku z tym powinniśmy korzystać także z dobroczynnej mocy ziół w zakresie wspomagania naszego organizmu w takim codziennym funkcjonowaniu. I trzecia grupa kierowana jest do osób, które starają się regulować masę swojego ciała, czyli produkty na odchudzanie. Wśród tej grupy, która jest tutaj przedstawiona przede mną, zauważycie Państwo, że z tradycyjnych mieszanek ziołowych, zaparzanych tradycyjną metodą, gorącą wodą, mamy tylko jeden produkt, czyli mieszankę ziołową, typową recepturę ojca Klimuszki, w formie ziół suszonych, krojonych, do zaparzenia w szklance czy w kubku, tak? Jeżeli chodzi o sposób dozowania. Natomiast pozostała grupa to już jest efekt rozwoju, efekt nowoczesności, efekt patentów, które na recepturach ojca Klimuszki opracowaliśmy w ostatnich kilkunastu latach. Do najważniejszych produktów, które stały się hitem sprzedażowym ostatnich lat, należą nalewki i tak jak tutaj prezentowana nalewka długowieczności, czy też jej rozwój po uzupełnieniu kanabidiolem, czyli CBD, mikstura długowieczności. Dodatkowo też zioła zamknięte w formie tabletek, tak? A ostatnio także produkty, które dozujemy w formie olejowej, w
formie kropel. I jak widzicie Państwo, możliwości dozowania dostosowane są do, z jednej strony do smaku, z drugiej strony do prostoty codziennym stosowaniu i efektem tego jest zawsze poprawienie funkcjonalności, poprawienie stanu zdrowia, ochrona zdrowia przed tym, co dzisiaj skutkuje w dobie pandemii. Omawiając produkty, zacząłbym od witamin. Stricte czystych witamin naturalnych, które stosować możemy w formie mieszaniny i ADEC, czyli witamina A, witamina D, witamina E i witamina K2-MK7. Jest to grupa witamin wspierających szereg procesów w naszym organizmie, ale przede wszystkim wspierających nasz układ immunologiczny. Stosowanie tych witamin jest zalecane bardzo szeroko przez bardzo wielu lekarzy. Nasz produkt odróżnia się na rynku tym, że po pierwsze witaminy położyliśmy na oleju konopnym, a z drugiej strony, czyli bardzo takim wartościowym oleju, a z drugiej strony są to witaminy naturalne, czyli nie syntetyczne odpowiedniki, tylko pozyskane bezpośrednio z natury. Odpowiednikiem tego produktu, ale już w formie tabletkowej, jest to mieszanka na odporność ojca Klimuszki, w której zawarliśmy najważniejsze zioła stosowane w tym zakresie, jeżeli chodzi o nasz układ immunologiczny. Biorąc pod uwagę kolejne zagrożenia, które niesie nam pandemia, w ramach stosowania odporności, stosowania ziół na odporność, możemy tutaj zaproponować dwie formy nalewki, czyli naszego produktu opatentowanego. Pracowaliśmy nad tym kilka lat, aby móc zamknąć substancje czynne pochodzące z ziół w płynie, w roztworze wodnym, w tym celu, aby smak, który z ziołami nie zawsze dobrze się kojarzy, móc podać w taki sposób, aby porcja dzienna zawierała te ilości substancji czynnych, które proponowane są na przykład w mieszankach ziołowych tradycyjnym stosowaniu. Udało się nam zamknąć w 10-mililitrowej porcji naszych produktów te wszystkie substancje, które są niezbędne do podania w zakresie, w którym produkt jest stosowany. Nalewka długowieczności, jak sama nazwa wskazuje, czy mikstura długowieczności, to są produkty topowe, których działanie jest szerokie, związane z funkcjami, wszystkimi funkcjami naszego organizmu. Standardowo witamina C, która ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o odporność organizmu. Z drugiej strony zioła, które wspomagają układ krążenia i przeciwdziałają różnego rodzaju nierównowagom, które w okresie pandemii w związku z osiadłym trybem życia mogą nas spotkać. Dodatkowym atutem przy miksturze długowieczności jest kanabidiol, czyli CBD, który pozyskiwany jest z nasion i z pozostałych części roślin konopi siewnej. Przy czym samo dozowanie tego kanabidiolu ustawione jest w porcji umożliwiającej wyciszenie i stonizowanie organizmu. Z drugiej strony poprawienie przepływów w układzie nerwowym, dzięki czemu mamy jasność myślenia, bardzo dobre procesy zapamiętywania i poprawę ogólną
naszego codziennego samopoczucia. Grupa produktów na odchudzanie jest w trzech formach. Forma płynna, forma tabletkowa i forma do zaparzania tradycyjnego. Receptura jest identyczna, czyli jak widzicie Państwo, można te same zioła zamknąć w różnych formach dozowania. I każda osoba, która ma na względzie swoją dietę, swój codzienny wygląd i swoją chęć oszczędzania masy ciała, dobierze sobie bez żadnego problemu do swojego smaku, do swojego codziennego trybu życia produkt o formie, która będzie najlepiej realizować jego zamierzenia. Produkty sprzedawane są, i to jest cecha wszystkich produktów na bazie receptur Ojca Klimuszki, sprzedawane są w postaci opakowań mogących realizować jedno, dwu lub trzymiesięczny tryb stosowania. Ojciec Klimuszko z punktu widzenia zielarza zawsze stawiał na pierwszym planie zdrowie pacjenta i dozowanie kuracji ziołowych opierał na trybie stosowania jedno, dwu lub trzymiesięcznego dla danej osoby, z którą miał kontakt. Dlaczego tryb jest jeden, dwu lub trzymiesięczny? Wiąże się to z faktem, że jeżeli występuje zagrożenie, występuje problem, na który stosujemy mieszankę ziołową, to pierwszy miesiąc stosowania daje efekty i jakby obrazuje reakcję organizmu na obronne, na występowanie danego problemu. Drugi miesiąc stosowania jest elementem zapewniającym stałość, czyli po ustąpieniu problemu, jakby zatwierdzenie drugim miesiącem stanu poprawy. Trzeci miesiąc to jest stabilizacja organizmu i przyzwyczajenie jego do normalnego trybu pracy. Po trzech miesiącach stosowania powrót do kuracji może spokojnie nastąpić po pół roku lub w momencie, kiedy mówimy tutaj o powrocie do kuracji, jeżeli mówimy o odchudzaniu. Natomiast jeżeli mówimy o sprawach odporności, w momencie, kiedy nasz organizm zacznie dawać symptomy, objawy jej utraty. Produkty naturalne, które proponujemy naszym klientom w tej grupie zawierające CBD, czyli cannabidiol, substancję pochodzenia roślinnego wyizolowaną z rośliny konopi siewnej, cannabis sativa, która to substancja czynna w ostatnich kilkunastu latach stała się obiektem szeregu badań naukowych na całym świecie. Zauważono, że oddziaływuje wyciąg z konopi siewnej, szczególnie jeżeli chodzi o kwiaty i liście, na układ nerwowy człowieka. To oddziaływanie związane było z systemem kanabinoidalnym, który człowiek posiada. I znaleziono w wyciągu substancje, które nazywają się kanabinoidami. Jest tych substancji kilkanaście, a najważniejsza z nich i chyba najlepiej zbadana do dzisiejszego dnia to jest cannabidiol, w skrócie określany jako CBD. Substancja ta wchodzi w reakcję z naszym układem nerwowym, z receptorami, dzięki czemu reakcja organizmu jest bardzo pozytywna dla otoczenia. Z jednej strony tonizuje, rozluźnia, uspokaja. Niektórzy autorzy, niektórzy naukowcy przy określonych porcjach stosowania kanabidiolu nawet zalecają tą substancję na dobry sen.
Natomiast z drugiej strony usprawnia funkcjonowanie naszego układu nerwowego, pracę mózgu, dzięki czemu mamy dużo większą łatwość w koncentracji, mamy polepszony sposób myślenia, mamy stonizowany i dobre reakcje odruchowe, co nasze otoczenie od razu zauważa. Przy pracy z dużym stresem, przy dużym stresie związanym z dzisiejszymi warunkami pandemii, braku możliwości poruszania się, braku kontaktu ze społecznością, czasami nawet utrudniony kontakt, jeżeli chodzi o miejsce pracy, praca stacjonarna w domu, cztery ściany. To są warunki, które narażają organizm i po tych kilkunastu miesiącach pandemii pojawiają się już pierwsze badania psychologów, którzy stwierdzają szerzenie się wśród osób w wieku od 25 do 50 roku życia niepokojących objawów związanych z tym, co ta pandemia, w jaki sposób ta pandemia wpłynęła na codzienny tryb życia. Brak otwartych przestrzeni, brak środowiska, brak społeczności, brak kontaktów szerokich z ludźmi, możliwości, ograniczone możliwości komunikacyjne codziennego dnia, problemy związane z wychowywaniem dzieci, zamknięte szkoły, przedszkola. To są sytuacje stresogenne, mające wpływ jak kropla do kropli, do obciążania układu nerwowego życiem codziennym. Psycholodzy, lekarze zaczęli od kilku miesięcy stosować różnego rodzaju kombinacje leków uspokajających dla osób, które wykazują właśnie własności nadpobudliwości w życiu codziennym. I zauważono też, że jednym z preparatów, i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych i Japonii, ale także i w Europie, jednym z preparatów, który bardzo dobrze reguluje codzienny stres, codzienny stan nerwów, jest właśnie kanabidiol. I produkty, które my zaproponowaliśmy, zawierają wyciąg z cannabis sativa na poziomie 5 mg porcji dziennej, której działanie właśnie jest w zakresie tonizacji, rozluźniania, uspokajania, poprawy pracy mózgu i dzięki czemu współdziałając z obecną w roztworze melisą, tworzą dobry klimat dla rozładowania napięcia codziennego, dobry klimat dla funkcjonowania w życiu codziennym osoby, którą z zewnątrz atakuje wiele różnych stresowych sytuacji. W czasie pandemicznym osoby, które zajmują się badaniem naszego codziennego życia, zauważyły występowanie kilku problemów, które nasilają się w systemie funkcjonowania w zamkniętych pomieszczeniach, w pracy zdalnej, przy małej ilości ruchu, przy obostrzeniach związanych z poruszaniem się na zewnątrz czy w naszym otoczeniu najbliższym miejsca zamieszkania, czy też w mieście lub poza miastem. Te obostrzenia powodują, że ilość ruchu u nas jest coraz mniejsza, co w efekcie przy codziennym funkcjonowaniu w jednym lub kilku pomieszczeniach prowadzi do zwiększenia masy ciała. Proponujemy tutaj rozwiązanie możliwe do zastosowania w każdym miejscu w kilku formach.
Produkty odchudzające ojca Czesława Klimuszko to jest jedna sprawdzona od wielu lat receptura, ale możliwa do realizacji czy w formie tradycyjnej, czyli ziół do zaparzania, czy w formie stałej, czyli w formie tabletek, lub też w formie płynnej napoju ziołowo-owocowego. Tego typu produkty mają tą zaletę, że nie potrzeba jakby stosować dużych pojemności. Wystarczy 100 ml opakowanie, które starcza na 2 dni. Mieści się ono w jednym kartonie. 15 takich buteleczek pozwala na realizację 30 dni stosowania, co w efekcie, biorąc pod uwagę sygnały od naszych klientów i stałych od wielu lat klientów, daje średnio około 2 kg spadku masy ciała. Działanie ziółek jest dwukierunkowe, moczopędne, czyli utrata wody, nadmiaru wody z organizmu, która wpływa na naszą masę ciała, a z drugiej strony żółciopędne, czyli polepszenie procesów trawiennych. W konsekwencji przyspieszenie procesu trawienia, a z drugiej strony skrócenie czasu wchłaniania i usuwanie nadmiaru wody z organizmu prowadzi właśnie przy regularnym stosowaniu produktów ziołowych, codziennym, zgodnie z opisem na opakowaniu, prowadzi do uzyskania pozytywnych rezultatów. Podobny tryb postępowania jest także w tych dwóch pozostałych formach, bardziej tradycyjnych, w formie tabletkowej bądź już zupełnie tradycyjnej, czyli ziół suszonych, krojonych, zaparzanych metodą gorącej wody. W tym trybie także stosujemy preparat 3 razy dziennie przed każdym posiłkiem, aby przygotować żołądek do procesu trawienia z jednej strony, z drugiej strony wprowadzając substancje z ziół, które podrażniają nasze miedniczki nerkowe, usprawniamy proces usuwania nadmiaru wody z organizmu. Produkty zawierające CBD to jest najnowsza generacja naszych suplementów diety. Wywodzą się z pierwotnego patentu, nad którym pracowaliśmy kilka lat wspólnie z instytutami naukowymi, w wyniku których powstała nalewka długowieczności, ciesząca się dzisiaj dużą estymą naszych klientów i rozwinięciem receptury jest poprzez dodanie witaminy D i kanabidiolu jest mikstura długowieczności, która spełnia te same zakresy działań co nalewka długowieczności, rozszerzając je jednak o zakres działania witaminy D3 naturalnej, czyli witaminy na naszą odporność, a z drugiej strony wzmocnienie działania na nasz układ nerwowy poprzez kanabidiol. Kanabidiol, czyli CBD, substancja pochodzenia naturalnego, wyizolowana z rośliny konopi siewnej, która to substancja w połączeniu z substancjami czynnymi z ziół ma bardzo dobry wpływ na nasze zachowanie, stabilizując, tonizując, rozluźniając, prowadząc także do uspokojenia i polepszenia snu. Ta substancja, rozszerzając działanie naszej standardowej nalewki długowieczności, wpływa także na procesy myślowe, wpływa na procesy zapamiętywania, wpływa na procesy kojarzenia, działając na układ nerwowy. Ta szerokość tego spektrum działania jest w tej chwili przedmiotem szeregu badań naukowych i wyniki tych badań naukowych są bardzo obiecujące. Można wspomnieć, że w Polsce zarejestrowany jest już jeden lek,
który zawiera właśnie kanabidiol. My stosujemy oczywiście w zupełnie innym, o wiele niższym stężeniu, ponieważ suplement pełni troszeczkę inną rolę niż lek i suplement ma uzupełniać codzienną dietę naszego organizmu o te wszystkie substancje, które mają wpływ na tonizację, na regulację naszego organizmu w pożądanym kierunku. Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych z CBD micelarnym.